Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Patryk. A to pierwszy odcinek rolnictwa w pigułce w tym roku. Czasu nie ma, koronawirus szaleje. Daję to sobie odczuć, szczególnie teraz w handlu środkami. Są niektórych środków niedobory, zaczynają się jakieś problemy mniejsze, większe z dostawami. I dlatego w tym roku siać facelię pomaga mi mój kolega Paweł, którego zaraz poznacie. A my mu ładujemy teraz nawozy. Boże, wyszedłem z sprawy, dawno nic nie gadałem. Jesteśmy w nowym nabytku, ładowarce. Potem wam może coś opowiem o tej maszynie. Dzisiaj siejemy facelię, mamy do zasiania około 10 haków. Będą trzy kombinacje. Raz facelia z kminkiem jedno pole, drugie pole z ścinówką, trzecie pole z kostrzewą czerwoną. A to ta maszyna do siewu. Jeszcze nie jestem wprawiony, ładowarka jest dopiero od wczoraj. Siewnik córki Sky Maxi Drill, możliwość siania dwóch typów nawozów i siejemy ultra piątkę, około 200 równych kilogramów, nie wiem jak tam jest ustawione, tak już zostanie. Następnie dodatkowo około 100 kg mocznika, w tym roku 100 kg mocznika z tego względu, że cała moja facelia jest po kukurydze, gdzie było dużo słomy, nie było dawane nic na rozkład i tak, żeby ten rozkład słomy nie zabierał nam azotu, który będzie potrzebny faceli i dlatego taka dawka mocznika. Tą ładowarką jeszcze nie za bardzo ogarniam, nie mam wyczucia, bo od wczoraj, no co, ja załadowałem nią jeden samochód nawozów i to wszystko. O, tutaj możecie spojrzeć, też nowy nabytek. Skania pojechała na emeryturę i przyjechało Volvo 500. Jak będziecie chcieli jakiś odcinek o Volvo, może coś z trasy mój nowy kierowca będzie chciał nagrać, to dawajcie znać w komentarzach. Dobra. Ultra piątkę mamy. Chciałbym zdjąć worki. Mocznik od tej strony, tak? To jeszcze jedną wrzucimy. Jak można, to już nie będziemy ten. Możemy to tu. Musimy przestawić te worki, bo tutaj mieszaliśmy facelię z kminkiem. Thank you.
razie musimy się męczyć tak, widły poleciak, do poleciaka mają przyjść poniedziałek, wtorek. Póki ich nie mamy, działamy jak możemy. W końcu nie wiedziałem co zrobić i pojechałem przez pola sobie powoli z tym łącznikiem, no ale nie chciałem was zanudzać tą jazdą. Jesteśmy już na polu, Paweł sieje, niech sobie dowróci, a ja pokażę mu ładowarkę, a potem pójdziemy do Pawła i zobaczymy jak ten siew mu idzie. Podjąłem decyzję, że będę to pole wałował, wszystkie pola będę wałował po tej faceli. Na razie opadów żadnych nie nadają niestety. Gleba sobie lekko z wierzchu przeschnie, tak żeby do wału mi się nic nie lepiło. No i zawałujemy, no jednak to drobnonasienne uprawy, rośliny, no i tak, żeby te warunki do podciągania były jak najlepsze i żeby te wschody były też jak najrówniejsze. To, czego wam nie mówiłem, siejemy facelię, ja w tym roku sieję u siebie w około 10 hektarów faceli, czyli w normie, tak jak co roku, czasami mniej, czasami więcej, ale co roku to robię. Siejemy facelię w trzech wariantach, zawsze z wsiewką. Tutaj na tym polu akurat mamy wsiewkę kminku, to będzie około, pole ma około 2,70 bodajże, tu jest hektar 50 i tam hektar 20, tak, 2,70, następnie będziemy robili 4,5 hektara wsiewki z kostrzewą czerwoną, którą też uprawiam już od kilku lat. I ostatni wariant z kostrzewą trzcinową, którą mam pierwszy raz w tym roku, będę pierwszy raz już zbierał. No i tutaj, żeby trochę powiększyć areał, też będziemy dosiewać tam około 3 hektarów, 3,30 bodajże tej trawy będzie. Pomaga mi Paweł z tego względu, że nie wiem, czy wam wspominałem w końcu, czy nie wspominałem, koronawirus daje sobie wyznaki. Niestety nie jest to nic łatwego, nic śmiesznego. Miejmy nadzieję, że to nie będzie się u nas tak rozprzestrzeniać jak chociażby we Włoszech, bo tam jest już naprawdę bardzo poważna sytuacja, bo jest kilka tysięcy osób, które zmarło ze względu na koronawirusa. Miejmy nadzieję, że u nas w Polsce tego nie będzie. Te wszystkie kroki, które zostały podjęte, spowodują to, że ta pandemia się tak mocno nie rozwinie. Trzeba samemu przestrzegać tych wszystkich zasad, myć często ręce, wieczorem można się zdezynfekować, najlepiej wysokoprocentowym alkoholem, około 60%. Ja ten sposób polecam, co wieczór staram się po całym dniu coś takiego zrobić, wiadomo w ilościach odpowiednich, tak po prostu, żeby no, dla przyjemności i dlatego, żeby zwalczać wirusa, że tak powiem. No i jak najmniej ma wychodzić z domu i mieć kontakt z ludźmi, bo niestety, ale nikt nie wie, czy jest tak naprawdę zarażony, czy nie jest. U nas niestety w branży jest tak, że ten kontakt z ludźmi jest codziennie. Nie witamy się, już nie podajemy ręki, staramy się utrzymywać ten dystans. Teraz będziemy też wszystko już robić w rękawiczkach, tak, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, bo teraz powiedzmy ja złapię tą chorobę, mój brat, który jest u mnie handlowcem, mój drugi handlowiec, mój kierowca, wszyscy byśmy musieli przychodzić w kwarantannę i to jest jeszcze najlepsza opcja, bo mogą być różne powikłania po chorobie, no i wtedy firma stoi, no i straty są ogromne, rośliny będą potrzebowały zabiegów, nawozów, a moja firma nie będzie działać. Dlatego chcemy się tego ustrzec i podchodzimy do tego dość racjonalnie i poważnie i myślę, że każdy tak powinien do tego podchodzić. Dobra, już nie ma co dalej gadać o tym koronawirusie. Pokażę wam może ładowarkę Massey Ferguson.
Nie szukałem Massey Fergusona, ale trafił się w fajnych pieniądzach, w fajnym stanie mi się wydaje i dlatego jest właśnie Massey Ferguson. A decyzja taka, że Massey Ferguson, bo to tak naprawdę bobka. Ta bobka to typowe rośliny, typowe maszyny budowlane do ciężkich robót, do tyrania. I po dobrych opiniach o tych maszynach, o bobkatach czy Massey Fergusonach też postanowiłem, że postawię na tą markę. Oglądałem głównie Jakey i Manitou. To, co wszystko było u handlarzy, to był po prostu złom. Naprawdę złom. Były maszyny, które we wszystkich maszynach, gdzie byłem, jak byłem u handlarzy, to wszystkie miały najczęściej popsute liczniki, zatrzymane na około 7-8 tysiącach. Maszyny wyglądały na około 15 tysięcy spokojnie, gdzie było trzeba włożyć w remont pewnie kilkanaście tysięcy. Tu się ten Massey trafił w dość fajnym stanie, aczkolwiek nie sprawdzaliśmy go jakoś szczegółowo. No i wszystko się okaże w praniu, jak on będzie się na tych naszych załadunkach, rozładunkach samochodów ciężarowych, bo głównie to będzie robił, sprawdzał. Model 8947, czyli mamy 7 metrów wysięgnika i 3,5 tony udźwigu. Zimno trochę wieje, za dużo Wam nie pokażę, bo nie będzie mnie słychać. Tak to wygląda. Obejdę dookoła. Cała w oryginale, nie malowane, nic, nie spawane. No i dlatego, no nie była w małych pieniądzach niestety. No ale jak kupić jakiegoś słoma i wkładać z niego kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, to lepiej kupić coś, co wygląda trochę lepiej. Jesteśmy już po całym namorzeniu azotowym. Tu jest ten rzepak bez orty, no zobaczcie, tutaj też tej słomy jest jeszcze sporo. Wilgoć jest. Rzepak idzie ostro do góry. Powinien być tak. Regulacja powinna być wykonana w tym tygodniu. Nie wyrobiłem się, nie zrobiłem. W tej chwili dzisiaj za kilka kolejnych dni dawane są przymrozki. Także nie ma sensu robić czegokolwiek. Już są infekcje fomy, czerni krzyżowych i nawet jeżeli nie chodzi o regulację, to powinniśmy w tym kierunku zabieg wykonać. Pąk zaraz będzie odsłonięty, na niektórych roślinach już jest odsłonięty, także taki najlepszy moment, ostatni moment, żeby ten zabieg zrobić. Jak się ociepli w przyszłym tygodniu, na pewno będziemy coś takiego działać. No, tutaj mamy Pioniera PT264. Zobaczymy, jak ten Pionier sobie poradzi. Na razie wygląda to dość dobrze. Tych pędów bocznych, spójrzcie, na przykład tutaj jest bardzo, bardzo dużo. Także jeżeli tylko pogoda pozwoli, będzie trochę więcej wilgoci, bo z tym niedoborem zmagamy się od tamtego roku, nic się nie zmieniło. U nas tych opadów jest bardzo mało. Luty troszkę nadrobił, ale i tak w dalszym ciągu nam Ja w tego sumie brakuje. pojeżdżę z nim chwilę, potem przywiozę mu nasiona drugiej trawy i wsiadam do Ursusika. No i jadę wałować. Siewnik Sky, Maxi Drill, zasiane do tej pory chyba 25 hektarów tylko. Także nówka sztuka. Długa maszyna, jak na te moje pole, to trochę za długa. Jest. Ciebie będzie trochę cieplej. No tu jest znacznie cieplej. Bardzo cieplej. Uwaga, bo się nagrywa. Nie tak. Szalejącego koronawirusa. Na tych małych polach to się namęczy z tym, to długo. Sprzęt na duże pola. Słuchaj, ja jestem ambitny, ty płacisz. Tu będzie najgorzej, potem już tamte będą trochę lepsze. No też może nie jakieś wielkie, ale powinno być trochę lepiej. Przejadę się kilka razy z tobą i ja jadę podczepiać wał do Ursusika i będę wałował. Nie ma na co czekać. Zrobimy troszeczkę.
obciążenie trochę od drobnych nasion. Od drobnych nasion? No tu mam, nie? No. Jak w zależności od obciążenia taki jest zaczep. O, widzisz? Taki jest ten kolor kółka, nie? To jest na przykład tam 40% obciążenia, nie? To drugie 70%. Ciekawe jak oni z tą trawą. Nie wiem. Powiem ci szczerze, nie wiem. Jak to wyjdzie? Tutaj napęd jest elektryczny, nie? Tak. Czyli ty sobie tutaj puszczasz kiedy chcesz. Tak. Siew. Dokładnie. U mnie w tym pneumacie jest tak, że jest kółko. No i zanim kółko się przekręci, zanim to wszystko poleci, to z 3 metry tak naprawdę nie sieje. Trzeba o tym pamiętać. Mogę od już, nie? No, przyciska mi odlicza. 3, 2, 1 i już leci. Już leci. No właśnie. Co 5 ci robię, nie? Szczerze. No tak, dokładnie. Na 15. Już jak jest twardy, to on też inaczej sieje. No też inaczej. Ale jest tam mięciutko tu. Po kukurydzy zawsze jest taka pulchna, fajna ziemia. Tak? No. No już góra tutaj ładnie przysycha, także można za chwilę zaczynać wałować. Jest na sknięcie idealne, bo jest wiaterek, chociaż nie jest zbyt ciepły. No nie jest zbyt ciepły, no ale wiaterek jest, słoneczko trochę wychodzi. I sieje. I z jaką szybkością ty jeździsz, tak? Około 11-12 km. Mniej więcej zacinam. Czyli szybko. Aktywnym tak szybko się nie pojedzie. Ale znowu ty z szybkością tutaj robisz robotę. No. Że no widzisz, na poprzeczniaku to do góry cofniesz i już jesteś, nie? No tak. No to muszę się zakołować. No i tutaj teraz ścieżkę robimy, tak? Tak. Na początku stanąłem, tam się zastanawiałem, kurczę, 2 czy 3 do ścieżki. Wcisnąłem 2. No i trzeba było poprawić. No. Bo na początku musimy przerzucić tak jak u mnie jest, że... A z czego ci czyta te ścieżki? Z podnoszenia pewnie... Tak. Sekcji. Gdzieś tam ma... Czujnik. Czujnik podnoszenia sekcji. Kiedyś czytał z tych... ze znaczników. Ale przerobili to. No, przerobili. Ja na przykład teraz znaczników nie używam w ogóle, nie? Mhm. Po co? No ty praktycznie nie jest przejazd przy przejeździe, tak jak tutaj, no. Nie ma potrzeby. Otwierać sobie kawę. No to taki sąsiad, z którym jako akurat zbytnio się nie lubię. Może... Ale można wjeżdżać. Nie za... Właśnie... A! To nie wypadła ta twoja... O! Kurna! Bo jest otwarta klapka z boku. Ja pierdzielę. Zapomniałem o nim. Najwyżej nie rozjechałem. No zaraz zobaczymy. Nie. To jest jakiś... Jest całość. Ja. No mówiłem, żeby tylko nie zapomnieli tego schować, nie? No. A tego nie... No. Jaka to jest śrubka, 8? Tak. To ja ci przywiozę coś może, czy masz coś? Tak ta maszyna wygląda, kawał maszyny długa.
wysiew dwóch nawozów, wysiewamy Ultra 5 Stos Agro 5-15-30, 12 siarki, 200 kg i 85 kg dokładnie mocznika. Mocznik idzie po wierzchu, natomiast Ultra 5 przy samych nasionach. Wał kołowy w offsecie. Konkretna maszyna. To ja przywiozę ci. Ja jadę, Paweł, to sobie już Ursusikiem tutaj przyjadę. Teraz nie powinno wyskoczyć, że ono musiało zostać tam, nie? No, ósemka na pewno, nie? Ósemka na pewno. Dobra, to przywiozę ci coś. Jesteśmy w Ursusie, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Bo w Ursusie niestety zbyt cicho nie jest. I wałujemy. Tak to wygląda. Wał Cambridge. Wałujemy po to, żeby te wszystkie nasionka dognieść, które są na wierzchu, bo siejemy naprawdę bardzo płytko. No i żeby zostało w tej glebie jak najwięcej tej wody. Na razie żadnych upadów nie nadają, dlatego myślę, że śmiało można wałować, bo w innym przypadku byśmy tego raczej nie robili. Jeździmy sobie dwójeczką 1100-1200 obrotów, nie za szybko. No i powoli pole ubywa. Niestety nie jest to 6-metrowy wał, no ale może kiedyś się uda taki mieć. Pokażę wam, jak Ursus zwinnie zawraca. Może nie jest to zbyt bezpieczne i zbyt dobry dla tego ciągnika, ale inaczej jest naprawdę ciężko zawrócić z tym wałem, bo podnosi cały przód. Podnoszenie, zawracanie i z powrotem. Teraz pod światło pewnie nie będzie nic widać. O, za to lepiej widać. To jak wygląda zwałowane pole. Dobra, to by było na tyle, nie ma co przedłużać. Mam nadzieję, że te materiały teraz będą się pojawiać trochę częściej. Aczkolwiek czasu jest bardzo, bardzo mało. No i oby wszyscy byli zdrowi. I nikt nie miał problemów z koronawirusem. I to tyle. Do wszystkiego dobrego, do następnego. Trzymajcie się, cześć.